Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy nasz ulubiony program pod nazwą oczywiście Szkoła. Jest to konkretnie odcinek 310, więc takie początki jeszcze serialu Szkoła, gdy jeszcze twórcom chciało się go tworzyć i mieli jakieś ciekawe pomysły. Bo tak od odcinka około 500 te pomysły się skończyły, tak, zdecydowanie tak. Dobrze, bez zbędnego przedłużania, oczywiście jak zawsze na początek proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha, Twittera i Instagrama. No i oglądajmy. Zapraszam. W gimnazjalnej klasie trzeciej D trwa lekcja geografii. Jeden z uczniów, Tomek Poremski, jest znany z tego, że często kłamie. Chłopak wie, jak przy pomocy kłamstw unikać kłopotów w szkole. W każdej sytuacji potrafi znaleźć jakąś wymówkę. Kłamanie przychodzi mu tak naturalnie, że nauczyciele nigdy nie wiedzą, czy mówi prawdę, czy zmyśla. Dziś chłopak nie przygotował się i ma nadzieję, że uniknie odpytania. A Mateusz z poprzedniej lekcji powtórzy nam Tomek Poremski. Dasz radę. No dobra, powiedz nam, jaka jest liczba ludności w Polsce. Tomek Mortadelko, taka rada od starszego kolegi, czyli ode mnie. Zacznij używać mojej wymówki, której używałem przez całe 15 lat edukacji. Tak, zgadza się, 15 lat. Nie pytajcie dlaczego. Na każde pytanie pani od geografii odpowiedz: przepani, ale to mi się w życiu nie przyda. No po co mi wiedzieć, gdzie jest ta cała ta Warszawa? Co to w ogóle jest? Panie profesor, no bo ja się nie przygotowałem. Bo? No. Dlaczego się nie przygotowałeś? No bo babcia mi umarła i mi smutno było. Babcia ci umarła? Ale Tomek, to już jest twoja piąta babcia, która umarła w tym tygodniu. A jest dopiero wtorek! To ty zapytam kogoś innego. Babcia ci umarła? O, 10 lat temu. Nie przegódź. No to może Pola? O nie. Ja też się nie przygotowałam. Mi też babcia umarła, przepani. Ta sama co Tomkowi. Wicedyrektor Maria Borkowska postanowiła sprawdzić, czy to, co powiedział Tomek, to prawda i rzeczywiście stracił ukochaną babcię. Nauczycielka już wie, że chłopak ją okłamał. Przed chwilą rozmawiałam z twoją mamą. Tak. Okłamałeś mnie. Ja? Nie. Nie? Powiedziałeś, że nie przygotowałeś się z geografii? Z powodu śmierci babci, tak? Tak. No ale proszę pani, przecież mówiłem prawdę. Moja babcia umarła. 25 lat temu. Ale pani nie pytała kiedy. No, a twoja jedna babcia żyje, ma się świetnie, tak? A druga umarła, owszem, ale 10 lat temu. Ale ja nie powiedziałem, że umarła. Słuchaj, to nie jest śmieszne. Nie kłamie się z takiego powodu. Tak? No tak. No dobrze, pani profesor, ma pani rację. No, okłamałem panią w sprawie babci i nie powinno się z takich rzeczy kłamać. Tak naprawdę to mama mi umarła. Oczywiście, dostajesz jedynkę z geografii, uwagę do dziennika i pamiętaj, kłamstwo ma krótkie nogi, zawsze się wyda. Zrozumiałeś mnie? Tak. Co jest? Nic, kondolencje mi składała. Człowieku, jak ja ci zazdroszczę. Chodźmy. Mordo, jak ja ci zazdroszczę tego, że się nie uczysz i nie pójdziesz do dobrego liceum i nie zdasz matury i nie pójdziesz na studia i nie znajdziesz dobrej pracy. Zajebiście. Ale to nie do mnie tak. Ja nigdy nie kłamię. Czasem tylko lekko naginam prawdę. Ale co to komu szkodzi? Przecież nikomu krzywdy nie robię. Babcia na pewno się nie obrazi. Jeszcze się pewnie ucieszy, że mi pomogła. Zaczynam się powoli zastanawiać, ile razy Tomek zabił tą biedną babcię w szkole, bo mam wrażenie, że to pierwszy raz nie jest. First time? Yeah, you? No, not my first time. Przyjaciele Tomka, Pola i Kamil wierzą, że uczeń uniknął jedynki z geografii dzięki sprytnej wymówce i zazdroszczą mu, że potrafi kłamać. Nie wiedzą, że nauczycielka odkryła kłamstwo gimnazjalisty i oprócz jedynki wpisała mu uwagę do dziennika. Nie mają też pojęcia, że Tomek okłamuje ich w innych sprawach. I nagle się okaże, że on wcale nie ma na imię Tomek. Ba, nawet nie ma 13 lat, jak wszyscy myśleli, tylko 45. Tylko młodo wygląda. Widzicie, kochani widzowie, jak nie będziecie pić alkoholu i nie będziecie palić papierosów, będziecie wyglądać tak młodo jak Tomek. Cicho. Czemu? Daria idzie. No i co z tego? Chciałbym mieć taką dziewczynę. Zapomnijcie, Daria nawet nie wie, że istniejecie. Stój. Jak ona spuchła. Jest świetnie. Ale teraz się nie postrajcie. Ja i Daria jesteśmy ze sobą. Co? Tak. Ciekawe od kiedy. A wiesz co, bo to jest taki nowy, świeżutki związek jeszcze. W zasadzie dopiero powstał. Daria jeszcze o nim nie wie. Od zeszłej środy. No, na pewno. Nie fantazuj. Serio ci mówię, stary. To czemu ona na ciebie nie spojrzała? Bo to tajemnica. O, na pewno. Pewnie się ciebie wstydzi. No, bardzo śmieszne. Jakbyś nie popatrzył, to jej były chłopak jest totalnym psycholem. Nie chce się o niej w ogóle odczepić. Ale jaja. Patrz, jaki psychol, jak z nią rozmawia. No, to co zamierzacie? No, na razie nie wiemy. Czekamy na rozwój sytuacji. Ale dobra, nie gadajmy tak o tym, bo jeżeli ktoś słyszy, inna statka wyjechać. Chodźcie.
Nie wiem, po co powiedziałem, że Daria to moja dziewczyna. Samo mi się powiedziało. No, tak już czasami mam, lubię trochę przekoloryzować. No, ale gdyby nie, to nie byłoby fanu i byłoby nudno. W sumie ma rację. Tomek nie zdaje sobie sprawy, że uzależnił się od kłamstw. Wymyśla coraz więcej nieprawdziwych historii i powoli zaczyna się w tym gubić. Ale ma jutro urodziny, składa mi się pomięcyta na prezent. Wiesz co, tylko że jest taki mały problem, bo ja dzisiaj nie mam kasy. Bo wczoraj mi się dom spalił. Powiedział, wkładając banknoty do portfela. I don't have the money. That's why they're poor. Tak, tydzień temu mówiłeś to samo. Bo koleżanko, nie potrafisz zrozumieć, że jestem bardzo bogaty i moja rodzina ma wiele domów, które raz na jakiś czas podpalają się? No dobra, masz mnie, czekaj. Złapa mi to pod kościół. Kretyn, powiem wszystkim, że nie chciałeś się złożyć. Nie. Tomek jest zdenerwowany, że został przyłapany na kłamstwie. Na wszelki wypadek, żeby nie wyszło, że kłamał, postanowił pójść do domu i go podpalić. Postanawia już dzisiaj nie kłamać. Zapomniał, że przed chwilą naopowiadał przyjaciołom o swoim nieistniejącym związku z Darią Lewicką. To zależy. No, przyjaciele zawsze powinni sobie mówić prawdę. No nie, to chyba jasne. Poczekaj, siądź sobie, no, spokojnie, wyluzuj się. No to tak, jak ci to mogę powiedzieć? No, Daria całowała się ze swoim byłym w szatni. Jaka Daria? No Daria Lewicka, twoja dziewczyna. Serio? No mówiłeś, że jej były to psycholi, możecie się przed nim ukrywać. A całowała się z nim w szatni i wyglądała na zadowoloną. A później uwoziła z nim na kepsa. To znaczy, że mnie oszukała i chciała się spotkać ze mną i z nim równocześnie. Nie no, pójdę do niej i powiem jej, co o niej myślę. No i jakby to miało wyglądać? O tym małpu żmijo mojego kolegę Tomka zdradzasz? Co z tego, że tak naprawdę nie jesteście razem, ale możesz go nie zdradzać? Pola, to nie ma sensu. I tak muszę do niej z nią pogadać. Głupia sprawa. Ej no, nie przejmuj się. Wiesz, niektóre dziewczyny takie są. Dasz radę. Napiszesz za mnie zadanie z Polaka? No, spoko. Chłop, co sobie właśnie załatwił pracę domową. Piękniej wkręciłem. Pola i Kamil wyglądali na autentycznie przejęty. Pola nawet chciała nagadać Darii. No i oczywiście napisze za mnie zadanie z Polaka. Oby się tylko to nie wydało, bo coś mam dzisiaj pecha. Pomijając oczywiście tutaj kwestię tego, że Tomek nie powinien kłamać, bo kłamanie jest złe, no to Tomek ma naprawdę łeb do interesów. Ja naprawdę podejrzewam, że ten chłopak osiągnie sukces w życiu. I'm a businessman. Pola Rybarczyk z gimnazjalnej 3D myśli, że Daria Lewicka zdradziła jej przyjaciela Tomka Porębskiego, bo chłopak powiedział, że są razem. Pola uwierzyła mu i postanowiła się odegrać na Darii za jej rzekomą zdradę. Nie udawaj Tomka Porębskiego, chodziłaś z nim. Nie chodziłam z nim, nie znam żadnego Tomka. Tala Firyndo, żadnego Tomka nie znasz? To zobaczymy, czy żadnego Tomka nie znasz, jak ci ubranka potnę. Pola myśli, że Daria kłamie. Postanawia oblać jej ubrania wodą, żeby zrobić jej na złość. Zapomniałam telefon. Co ty zrobiłaś? Odbiło ci? Dlaczego polałaś moje ciuchy? Bo oszukałaś Tomka. Ty jesteś nienormalna, o co ci chodzi w ogóle? Powiedziałaś Tomkowi, że twój były chłopak to psychol i że musicie się ukrywać, po czym całowałaś się ze swoim byłym w szatni, jakby nigdy nic. Słucham? Całowałam się z moim obecnym i jedynym chłopakiem Kubą i nie rozumiem, o co ci chodzi. Chyba kogoś poniosła fantazja. I teraz sobie pomyśl, jakby wyglądała sytuacja, gdyby nie daj Boże Kuba się o tym dowiedział, o tej plotce, że niby Tomek był razem z tą dziewczyną i po prostu pobił Tomka. Tomek Porębski, mówisz? Tak. Gdzie on jest? Ja chcę z nim to wyjaśnić. Chodź. Cześć Tomek, masz mi coś do powiedzenia? Daria mówi, że nigdy z tobą nie chodziła. Wymyśliłeś sobie to wszystko? Oj, tam od razu wymyślili. Tak, zgadza się. No, bo to jest tak, że tak jak wam mówiłem, musimy to ukrywać, prawda Daria? Błagam cię, przestań fantazjować. Błagam cię Tomek, widziałeś to ciało? Gorgeous. Możesz sobie pofantazjować co najwyżej. I powiedz im w końcu prawdę. No, spotykamy się codziennie wieczorem u mnie w domu. Słucham? Wczoraj też? No jak codziennie, to chyba codziennie, nie? Przed tym czy po tym, jak grałeś ze mną w czołgi? Przed. A to dziwne, bo zalogowałaś się do gry od razu, jak przyszłeś ze szkoły. Przyszedłeś. Stary, powiesz mu coś? Jak tam twój palec u nogi? Który palec? Już zapomniałeś? Mówiłeś, że podnosiłeś ciężary 3,5 tony na jedną rękę i ci sztanga upadła na nogę. Sztanga ci na niego spadła. Tak cię bolało, że nie mogłeś zrobić ze mną referatu i zrobiłam cały sama.
No faktycznie, boli dalej. Nie ściemniaj, okej? Okay? Cały czas nas okłamujesz. Pola! Jesteś żałosny. Ja też się obrażę. To znaczy, no według mnie masz oczywiście prawo, żeby się obrazić. Ale pytanie brzmi, na kogo Tomek się obrażasz? Ty już przyjaciół nie masz. Nie wiedziałam, że Tomek nas okłamuje. To znaczy, wiem, że mam bujną wyobraźnię i ciągle coś myśla. Ale byłem pewien, że mi i Poli mówi prawdę. No, myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Polajka mi przesadzają. Każdy czasem coś zmyśla, no może ja trochę częściej niż inni. No ale takie mój urogi, nic nie poradzę. Oj, tam od razu zmyśliłem, dajcie spok... O, fuck. Przypomniałem sobie, że muszę im powiedzieć, że Paul McCartney wcale nie jest moim ojcem. Dalej się obrażacie? Okłamałeś nas. Oj tam, oj tam. Cały czas nas okłamujesz. Ej, zaczekajcie, no bo... Mój ojciec miał wczoraj zawał. Ty masz jakiś problem, Tomek. Nie mam żadnego problemu, no oprócz tego, że tata... Daj sobie spokój. Jak ty możesz w ogóle wymyślać takie rzeczy? Stary, mówię ci, że nie wymyślam. Tata wczoraj przyszedł bardzo zmęczony do domu. Jak usłyszał, że dostałem Janykę, to złapał się za serce, no i... Tomek! Daj ten telefon! Cię uspokój! Nie możesz cały czas kłamać, chłopie! Dzień dobry, tu Pola Rybarczyk. Czy to prawda, że miał pan wczoraj zawał? Aha, nie! Jest pan zdrowy i czuje się pan świetnie. To bardzo się cieszę. Do widzenia. Pola, spokojnie, nie kłamałem. Po prostu ojciec jeszcze zawału nie miał, ale zaraz będzie miał. Jak wrócę do domu i pokażę mu moje oceny. Mam zawał. A ty nie miał wczoraj zawału? Coś mi się musiało pomylić. Ty jesteś pomylony. Kurczę, byłam wściekła na Tomka, ale teraz zaczynam już się o niego martwić. On w ogóle nie panuje nad tym, co mówi. Zmyśla i to takie rzeczy, że aż przykro słuchać. Moim zdaniem on ma problem, uzależnił się od kłamania. W ogóle ciekawy przypadek, Tomek, że on ma cały czas taką kompulsywną potrzebę kłamania. To podobny przypadek, tylko zupełnie na odwrót, pojawił się w filmie Na Noże, który niedawno zresztą oglądałem, gdzie grała aktorka Anna de Armas, przepraszam za złą wymowę, i postać grana przez tą dziewczynę miała taki przypadek, że ona gdy kłamała, to wymiotowała. Więc automatycznie zawsze mówiła prawdę. Swoją drogą, dość ciekawy film. Jeszcze nie skończyłem oglądać, więc nie wiem, kto jest mordercą, ale się niedługo dowiem. A! Chodzi o mnie, to ja od początku byłem mordercą. Zaczynamy lekcję, przepraszam za spóźnienie. Tomek nie widzi nic złego w tym, że ciągle wymyśla niestworzone historie na temat swojego życia i okłamuje przyjaciół. Zupełnie nie rozumie, dlaczego ci złoszczą się na niego. Tomek! A więc nie robię? Powiedział, trzymając kulkę papierową w dłoni dosłownie. Nie? Przesiądź się do pierwszej ławki. Pani profesor, ja nic nie robię. Bez dyskusji, proszę. Chyba, że chcesz poprawić wczorajszą jedynkę? Nie, dobra. Debil. Mi się wydaje, że on ma problem. No chyba z głową. Nie, poważnie, myślę, że jest uzależniony od kłamania i że trzeba mu pomóc. Jak? Nie wiem, ale mam. Załóżcie mu gumkę, recepturkę na rękę i za każdym razem, jak będzie kłamał, po prostu strzelajcie mu tą gumeczką, aż się nauczy, że kłamanie równa się ból. Zupełnie jak pies Pawłowa. Ma zaboleć. Dobrze, na początek porozmawiamy sobie o górach. Kuba, pomóż mi jak zwykle przy mapach. Widziałam wczoraj reklamę takiej specjalnej opaski. Czekaj. O, jest. Elektryczna opaska do likwidacji złych nawyków z aplikacją na twój telefon. Normalnie w tym momencie bym już protestował, ale nie będę tego robił, bo ja już od lat mówiłem, że do polskiego systemu edukacji należy wprowadzić paralizatory. Jak to działa? Na przykład jak nie chcesz czegoś robić, jak na przykład przeklinasz, no to dostajesz strzał prądem. No tylko, że jest jeden problem, bo patrz na cenę. 140 do... Nie no, kurde, jak za free. Ale poczekaj, ogólnie chodzi o to, żeby dostać strzał prądem, tak? No tak. Kurde, chyba mam pomysł. Serio? Czekaj, Pola, mam pomysł. I lepiej wysłuchaj, bo to się rzadko zdarza. Mój ojciec ma w aucie akumulator 12-woltowy. Podłączymy Tomka do tego akumulatora. No dobrze. Jak wszyscy wiemy, góry w Polsce położone są wzdłuż naszej południowej granicy. Tylko musimy zakosić kilka rzeczy z pracowni fizycznej. No to na samym mamy fizykę prawie. Będą jakieś eksperymenty czy coś, to będzie zamieszanie i pewnie się uda. A co to w ogóle za pomysł? Na Wyżynie Kieleckiej. Poczekaj, co mi to tak? Dobrze. Pola! Przepraszam, to może ja się już przesiądę, żeby nie rozmawiać z Kamilem, wie pani. Świetny pomysł, bardzo proszę. Jak mam być z wami szczery, to trochę żałuję, że w tym momencie nie było sceny, jak nauczycielka podchodzi do Poli i do tego jej kolegi, patrzy w ich telefon i widzi, że oni wybierają sobie paralizatory. Ciekaw jestem reakcji tej nauczycielki. Dobrze, zapisujemy nazwy gór, bardzo proszę. I mamy je umieć na pamięć. Jedyna góra w moim życiu, jaka się liczy, to Góra Kalwaria. Góra Kalwaria, tu rodzi się kultura. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję zrobić urządzenie, które kopie prądem. Coś a la paralizator.
Widziałam to na mojej ulubionej stronce bistraki.pl. Doceniam naprawdę to, jak twórcy szkoły uniknęli powiedzenia nazwy spryciarze.pl, więc wymyślili sobie bystrzaki.pl. To po pierwsze, a po drugie, chłopie, ty serio nie musisz nic wymyślać ani nic konstruować. Weź ten akumulator z auta ojca. Ja mam akumulator na kablu. By the way, widzowie, teraz jest dobry moment, żebyście włączyli stoper i żebyście sprawdzili, ile czasu zejdzie się, zanim Tomek umrze. Dobra, mam? Na długiej przerwie Kamil i Pola z klasy 3 D gimnazjum próbują samodzielnie zrobić urządzenie, które ma porazić prądem Tomka Poremskiego. W internecie znaleźli filmik z instrukcją, a potrzebne materiały wykradli z pracowni fizycznej. Dobra, żartowałem. Co dalej? Przypiąć te kable? O, pytasz, gdzie przypiąć te kable? No chyba wiadomo, do sutków! Czekaj. To przypinaj je. I co dalej? No, włączymy kable. Jesteś pewien, że to jest bezpieczne? No czy bezpieczne? To... No tak, nie wolno tylko z tego stosować z ludźmi, którzy mają rozrusznik serca. Coś takiego. No bo wiesz, trochę nie wygląda. No, ale będzie wyglądać. Zobaczysz. Jak nic. Una Bomber in the making. Ja się autentycznie zaczynam zastanawiać, czy ja na pewno oglądam program Szkoła, a nie jakiś program Netflixa o historii i młodości Una Bombera. Widzisz go gdzieś? Właśnie nie. No dobra, Tomka w okolicy może nie ma, ale idzie za wami pani profesor. Na niej wypróbujcie. Kamil jest podekscytowany, że udało mu się zrobić urządzenie przypominające paralizator. Chce jak najszybciej wypróbować je na Tomku. Jest pewny siebie i nie bierze nawet pod uwagę tego, że może zrobić koledze krzywdę. Uzależniłeś się od kłamania. Masz problem, chłopie. Nie mam problemu żadnego. Tak? Jak nie masz problemu, to wytrzymaj jeden dzień bez kłamania. Nalajcie. A jak przyłapiemy cię na kłamstwie... Dostajesz strzał prądem. Że co? Co to jest? Powaliło was? Paralizator. Daj rękę. Chyba cię pogrzało. Chcemy ci pomóc. Chyba zabić. To jest bezpieczne. Sam to zrobiłem. No właśnie, that's the whole fucking point. Sam to zrobiłeś. To nie jest bezpieczne. Ale jak nie chcesz, to nie. Kłam sobie dalej. No dobra, wal. Kła! To dla twojego dobra. Pamiętaj, kłamiesz, masz strzał prądem. I właśnie na tym, Tomek, to polega. Gdy kłamiesz, razimy cię prądem. A gdy skłamiesz więcej niż 10 razy, to podłączamy cię bezpośrednio do gniazdka. Ale wymyślili. Dalej ręka mnie boli od tego kopnięcia prądem. Dla mojego dobra. Ta, jasne. Widziałem, jak Kamil jara się tym, że może mnie strzelić prądem. Ale Tomek, dziwisz się w sumie? Jak ja bym miał paralizator, to ja bym też każdego raził prądem wokół. Dlatego właśnie nie mam paralizatora. Ale chciałbym strasznie. Może zamówię? Tomek nie chce się przyznać nawet przed samym sobą, że ma problem. Dlatego zgodził się na terapię szokową, którą wymyślili dla niego przyjaciele. Zamierza im udowodnić, że jeśli tylko chce, może powstrzymać się od kłamania. Tomek, czy wyprawiasz jakiś sport? Pewnie, że tak. Ostatnio trenuję wspinaczkę i dziewczyny to uwielbiają, co nie? Sehr gut. Also wspinaczka jest... Jesteś pewna? Tak. Klettern ist klar. Tomek, proszę, nie wygłupaj się, ha? Prąd mnie kopnął, przepraszam. Klettern? Nie mówiłem wam jeszcze o tym, ale trenuję wspinaczkę, dlaczego mi nie wierzysz? Znowu kłamie. Ła! Uspokój się. Proszę, nie wygłupuj się, Tomek. Przepraszam. Przepraszam, panie profesorze, ale język francuski na mnie tak działa. Je m'appelle Pavel. Skąd wiesz, że kłamie? Nadal wiedzieć, że nie masz problemu. Tylko się z wami droczę. Możecie się zamknąć! Masz rację. Proszę, to już trzeci raz teraz wpisuję uwagi, okej? Okay? Nie, niech mi pan nie wpisuje uwagi. Mój tata miał wczoraj atak serca i nie można go teraz denerwować. Dobra, kochani, już nie czekajcie, podłączajcie go do gniazdka. Ty albo masz problem, albo spodobało ci się to kopanie prądem. No właśnie, stary, nie, wcale mi się to kopanie prądem nie podoba. Aaaa! No nie podoba mi się, nie. Nie, stary, nie kop mnie, ja też mam problemy z sercem. Mówiłem ci o tym? Serio? Co tam się dzieje? Nie wiem, chyba było jakieś zwarcie, bo mnie też kopnęło. Co to było w ogóle? Paralizator. Co to byłeś? Paralizator. Co wygląda dziwne. Jeszcze co? Idziemy do dyrektora. Natychmiast. Baranie ty. Nauczyciel jest bardzo zdenerwowany zachowaniem uczniów. Chce wyjaśnić wszystko w obecności wicedyrektor szkoły. No ty kłamiesz wszystkim. Tu jesteś. Nie poraziłeś prądem.
Możemy wyjść? Tak, bardzo proszę. Proszę, proszę do środka. A co oni znowu narozrabiali? Kamil poraził Tomka prądem za pomocą oto tego paralizatora. Co, takiego? Tak, ale ja przepraszam, muszę wracać do klasy. Dobrze, dobrze, zajmę się tym. Tak. Dobrze. Kurka wodna, zawód wicedyrektora nie jest prosty, oj nie. Zwariowałeś? Skąd ty wziąłeś ten paralizator? Zrobiłem. A kto wam w ogóle pozwolił usiąść? Co jest zasiadanie? No więc, skąd to wziąłeś? No zrobiłem. Sam? Znalazłem instrukcję w internecie. Ale zwariowałeś się i zabić kolegę? Nie można tym nikogo zabić. Jesteś pewny? No właśnie nie jestem pewien. Może pani przetestować? Może cię kiedyś wyślemy na olimpiadę z fizyki, ale tym razem dostaniesz naganę. No ale ja chciałam mu tylko pomóc. Z pewnością. No tak. Tomek kłamie cały czas. No wie wiem. Pani jak jest. Tak, wiem. Chciałam go oduczyć tego kłamania. Ale za pomocą paralizatora? Wow, powtórzę. Na psy Pawłowa zadziałało. Przeczytałam na internecie, że terapia prądem jest bardzo skuteczna. Chciałam mu tylko pomóc. Dupa, chciałeś się nade mną poznęcać. Dupa, przyznaj się, że masz problem. Takiego wała, nie mam żadnego problemu. Takiego wała, nie mam żadnego problemu. A wspominałem, że mój ojciec miał zawał? Dobra, spokój. A za nieodpowiednie słownictwo obaj dostajecie uwagi. A tymczasem zadzwonię do waszych rodziców. No i świetnie. Nie no, dobra, stary, mam problem. I co z tym zrobisz? Nie wiem, pewnie postaram się przestać kłamać, ale to nie będzie proste. Dzień dobry, Borkowska przy telefonie. Ja dzwonię w sprawie Tomka. Pola i Kamil mają rację. Cały czas kłamie i w ogóle nad tym nie panuje. Gubię się w tym, co mówię. Nie pamiętam, co jest prawdą, a co nie. No, koniec tego. Albo skończę kłamać, albo odgryzę sobie język. Mi kiedyś koleżanka miała... Tomek, Pola i Kamil znów są przyjaciółmi. Uczeń zrozumiał, że musi przestać kłamać, bo inaczej nikt nie będzie się chciał z nim kolegować. Bardzo się stara panować nad tym, co mówi. Hej, Tomek. Wspinasz się? A najgorsze jest to, że Tomek rzeczywiście się wspina, ale nikt mu nie wierzy. Zero kłamstwo. Nie. No nie, ale jak chcesz, to się możemy na pizzę umówić. Nie, no to jak się nie wspinasz, to nie. Co się dzieje? Gdy ja byłem zajęty leżeniem na kanapie i wpierdzielaniem chipsów, świat się zmienił i teraz najwyraźniej wspinanie się jest sexy? Od jutra, wstanie, od jutra. Od dzisiaj, zero kłamstw. Czemu? Od jutra? Od dzisiaj. To będzie bardzo ciężki rok. Tobie nie otwórz się. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Twitcha, Twittera i Instagrama. Dziękuję wam jeszcze raz i widzimy się już niedługo, dokładnie za dwa dni. Czołem!